Kolejny odcinek Uroki od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy. Dzisiaj po raz kolejny wracamy sobie do New Super Mario Bros. U Deluxe. I o matko boska, nagrywam ten wstęp, jak już po tym odcinku była katastrofa. Jednak dobrze zrobiłem, że w ostatnim odcinku podzieliłem jednak przejście tego świata właśnie na dwa materiały. Żeby nie było czytem komentarzy, wrócimy sobie oczywiście po nabita i zrobimy sobie ten sekretny exit Soda Jungle numer 2. Ale to, co się później wydarzyło z dwoma takimi dziwnymi levelami, to jest głowa mała. Nie będę wam dużo spoilerował, ale wiecie już, że musicie obejrzeć ten materiał do samego końca. No dobra, no to zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnej męczarni w New Super Mario Bros. U Deluxe, no to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli gierka wam się podoba, no to zarzućcie bardzo dużo łapek w górę tu poniżej, a w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści hashtag Pirania, bo dzisiaj naprawdę ona mi dała najwięcej w kość. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Wiecie co, mi się strasznie nie podoba z tą grą? Ten system zapisów. No ja tutaj skończyłem odcinek i poważnie muszę jeszcze raz robić te dwa levele. Dlaczego? Dlaczego? Przecież ja dałem suspend game, quick save i suspend your game and co jest nie tak? To jest, nie lubię czegoś takiego, nie, to jest dla mnie coś nie do zrozumienia, widzowie. Ogółem tak, no przeczytałem wasze komentarze i ominąłem nabita, się okazuje, ale też ominąłem Secret Exit w Soda Jungle. Ja takie, what the fuck? Dobra, gdzie ja powinienem podlecieć? Wodny świat rzekomo, tak? Sparkling Waters. No dobra, podlećmy sobie tam. Nie podoba mi się absolutnie system save'ów. Nie powiecie mi, że to jest stara szkoła albo coś innego takiego. Nie podoba mi się, nie akceptuję tego. Ja nie mogę sobie przestać nagrywać odcinka. W danym momencie, kiedy ja chcę. No chyba sobie ktoś jaja robi. Oh, what the shit! Tak. Ja chcę tylko nabita pokonać. Boże drogi, pozwólcie mi przejść, nic więcej. On tu się ukrywa, dobra, Urchin Shoals, co to? Nie gadajcie, że pod wodą będziemy go gonić. Nie, to chyba nie jest pod wodą. Okej. Okay. Zobaczmy. Wow. Ale sobie ktoś jaja robi z tymi nabitami, przepraszam za chrypkę. Nie. Na razie jest totalny bullshit. Od samego początku. Dwa levele jestem w dupę? Tylko dlatego, że bo gra sobie tak powiedziała? Chip-chipy mnie rozwaliły? I teraz coś takiego. What the shit? No przecież mnie to spowalnia. No. Jest! Mam go! Dobra, złapałem go. On sam się nie mógł ogarnąć tutaj w tym miejscu. Dobra, mam... O! Tego będę stakował jak najwięcej. Tego muszę sobie jak najwięcej uzbierać, moi drodzy. God fucking damn it! Strasznie nie lubię tego. You can't hold. Oczywiście, że za koronę, bo z tego mamy za dużo. To jest moc jak ta zwykła, ten Squirrel. Czyli ta wiewiórka, tylko że mogę w nieskończoność sobie podlatywać. Dobra, to teraz moje pytanie jest następujące, czy w takim razie... Nabit się pojawi teraz w kolejnym świecie, w Soda Jungle? Czy nie? Co tu w prawo jest? A, nie, normalnie Soda Jungle. Czy ja muszę, nie wiem, striggerować jakiś event? A może ja muszę do domku Toada pójść? Zobaczmy, no podejdźmy tutaj. Let's go. Strasznie mnie boli fakt, że teraz jeszcze będę musiał przechodzić te levele. Ach, zwłaszcza... A ja nie chcę żadnego z tych itemów. Mogę grzybka wziąć co najwyżej. Co to za gówno? No i... To nie jest trudne, naprawdę. Wow. Ja chcę grzybka. Nie będę brał korony, bo to zajmie tylko mi miejsca. Cyk. Super. Tylko teraz pytanie, czy ja, nie wiem, mogę teraz to założyć? A ja muszę dwa. A ja nie patrzyłem, gdzie jest drugi.
O, dobra. Chociaż tyle. No miałem 33% szans, ale ja nie chcę brać tych itemów tak właściwie, jakby... Ja mogłem ja myślałem, że inaczej, że od razu dostanę gziba. Super. Gziba za gziba wymienię. No! 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 O! Dobra. Dobra, mogę odznaczyć. Boże, no w tym momencie, kiedy akurat myślałem, że muszę coś kliknąć, żeby jakby przejść dalej do wyboru, kliknąłem. Jedno za drugie. Zamienimy. Masakra. Ale się obsrałem. Naprawdę ta gra jest straszna pod tym względem. Użyjmy od razu tego grzybka, niech już będzie miejsce na coś. I gdzie jest ten nabit? Tu może pójdę jeszcze? Do tego domku to uda? Ja już nie kapuję. O, god, to jest tak głupia minigra. Nie kapujesz, o co chodzi z tą grą? Chcę już ją naprawdę dokończyć. No będę zbierał znowu. Ja mogę wyjść? Mogę wyjść. Nie chcę. Nie chcę. Mi się wydaje, że ja i tak nie muszę tego robić, żeby nabita tutaj przywołać, tylko... A, jest soda jungle tutaj. Dwójka to jest chyba. Tak, Bridge over Poisoned Waters. Ominąłem. Już przeczytałem sobie na internecie, zobaczyłem, gdzie to jest. Więc lecimy, speedrunujemy. To nie jest jakaś trudna plansza. Po prostu będę musiał kupę trupę w odpowiednim momencie wziąć. Czy w ogóle jest tutaj... Jest! No tylko, żeby teraz tego nie stracić. Tego power-upa. Będę po prostu musiał w dobrym momencie użyć... kupy trupy. Oh god. Dobra, 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 żebym też nie spadł. Bo to jest łatwo o to. Jest checkpointik, to jest spoko. No tak, no muszę mieć wszystkie secrety exity mimo wszystko. Dobra. Okej. Gdzie to było? A to tu już będzie. Dobra, i to jest ten kupa. I to jest ten bloczek. Jest, mamy! Będzie secret exit, nice! Lecimy sobie w górę. Pięknie, pięknie, chociaż jedna rzecz na razie dzisiaj się udała. Boże, 6 minut nagrywam i to jest dopiero pierwsza chyba pozytywna rzecz. Z dzisiaj. Czy coś tutaj jest? Co to za... dziwny spot, what? Nie, oczywiście, że... że lecimy tu. O to chodzi, moi drodzy. Cyk, to jest ten secret exit, mamy one-upa, przynajmniej chociaż tyle. I cóż, będziemy mieli to, no i ja będę zrobił cięcie małe za chwilkę, żeby przejść tamte dwa głupie levele. Masakra, ja nienawidzę czegoś takiego, ja chyba muszę, nie wiem, na jednym posiedzeniu to wszystko robić. Ale jeżeli będę chciał Kirby'ego nagrać, no to wtedy muszę wyłączyć tę grę, ja nie rozumiem tego. W sumie wiecie co, ja się wycwanię i po prostu przejdę te dwa levele naszym ukochanym nabitem. Tak czy siak i tak tutaj muszę wybrać nabita do tego poziomu. Oh god, teraz będę miał informację na ten kolor nabitowy, że nabit przeszedł ten level, ale to chyba nie ma znaczenia, to jest dalej gra na 100%, tak? Myślę, że mi się to uda po prostu, że to dalej będzie zrobione gra na 100% na jednym save'ie. No dobra, udało się. Change charakter i dajmy Mario, tak, dajmy Marianka sobie. No dobra, w sumie jak mogę sobie tak przychodzić tym nabitem, w razie czego gdybym miał taką samą jeszcze raz sytuację, to przynajmniej jest już jakiś sposób. Light Blocks Dark Tower, jakaś ciemna wieża. Co to za level jakiś? Kwiatek się przyda czy nie? Dobra, zostawię może tą moc, ale dobra, przynajmniej widzę, że mogę sobie tak latać tutaj. Okej. Okay. Not bad. Znaczy, co ja chciałem powiedzieć, że mogę latać z tą mocą. Boże, co ja gadam? Jeszcze raz. Jeszcze raz, Rocky, uspokój Dawna. Jeszcze raz wysłów się, co chciałeś widowni powiedzieć. Chodzi mi o to, że myślałem, że mogę tylko po tych zapalonych światełkach latać. Tam nic nie ma? Bo strzałka, wiecie, pokazuje co innego. Jakby czas mnie nie goni tutaj. Nie, nic nie ma. Okej, okej. Cyk. Okej, to te ptaszki z Twittera tylko są takim zagrożeniem. O, rura. Ale to nie jest wyjście. A, już myślałem, bo tam na górze była zielona i myślałem, że ja tam mam wejść, a tutaj jednak nie. E?
That was easy? Dobra, to jest drugi coin. Not bad. Not bad. Ale dobrze, że tu moc sobie zachowałem. No bo w sumie z kwiatkiem to byłoby ciężej. No i widzicie, już bym nie przeszedł tędy. Haha, dobrze, że znalazłem tą rurę po prawej. Teraz pytanie, gdzie będzie ostatni coin? Czy gdzieś tak chamsko ukryty, czy jak? O, to zapala światło, to robi jasność. To robi jasność, moi drodzy. Nie chcę kwiatka. Bobby! Bobby, zostaw. Czemu na niego, na Bobomba mówię Bobby, bo Paper Mario. Przyzwyczajenie z Paper Mario. Ej, zaraz. Tam coś jest. O, one up! O, dobrze. Pop rozwalony. Czemu tyle Bobich tam jest? O, on ma tam, o fuck. Jest, ej, rozwaliłem chłopa. Jest, rozwaliłem chłopa i nie oberwałem. Już myślałem, że oberwę, że to było takie łatwe, żebym oberwał. Aha, tutaj bomby spadają sobie. A to kurde. A to oczywiście, że cyk. Ej, nice. To jest moja ulubiona moc w Mario ogółem, no ten... Ten Squirrel Suit, nie wiem jak to nazwać, że Squirrel Suit. Ubranie wiewiórki po prostu. Najprzyjemniej się wtedy gra w takie levele. Czyli w sumie dobrze, że nie wziąłem tego kwiatka. Teraz pytanie, czy ten Blue Yoshi mi się przyda? No wezmę go, tak? Oczywiście. Do kolejnego levela i to jest Walking Piranha Plants. O nie, to będą chodzące piranie. Czy ty nie byłeś tym bąbelkowym Yoshim przypadkiem? Kolego? Tak, to byłeś bąbelkowym. Dobra, mogę dalej latać, ale nie mogę używać tej... Ajajaj. O, ja się nie mogę chwytać tych łańcuchów. No oczywiście, że tak. O-o. Nie wiem, czy ten Yoshi to jest najlepszy pomysł w takim razie. Okej. Znaczy fajnie jest dostać one-upa, tak? No, to zobaczymy. Hehe. No fajnie tak piranie sobie rozwalić, ale... Ice Flower? Nie! Absolutnie Ice Flowera nie będę brał. Hmm? A zaraz, tutaj czegoś nie by... Oh my fucking god! No i nie wezmę tego. No i teraz co ja mogę zrobić? Ja nie mam tego. Kupy trupy. Żeby przynieść. What the shit. Ej, to jest tragedia, kurde. Cyk, o. No to już będę musiał powtórzyć ten level, to jest najgorsze. Dobra, tę moc mamy. Coś. Ej, kolejny one-up. Coś tak tam dobrze idzie. I? No, jest bloczek. Tak bezpiecznie strasznie gram. Jest checkpoint, dobra. Okej, ale gdzie są jakieś starcoiny? Tam może na... O, tu jest. Łap! Nie. Ajdź! No, nie przeskoczę. Aj, no nie wiem, no tam jest? Nie. I don't fucking know. Ty, ale ja tutaj nie przeskoczę z tym Blue Yoshim. Musiałbym chłopa zostawić na chwilkę. Czy ty będziesz stał? Nie, on pójdzie. Albo i nie. O! O! Jaki Ice Flower? Nie mogę skwitować. Co tu się wydarzyło? Co tu się najgorszego wydarzyło? Straciłem wszystko. Wszystko od zera robię. A, no tak. Prawie. No to teraz ja już tego nie schwytam. Prawda? Jakby... Czyli rozumiem, że muszę mieć Squirrel Suit, muszę mieć jeszcze raz ten strój, ale z mniejszym speedem tam się... wkręcić? What the fuck, ej! Nie podoba mi się ten level nic a nic.
Nie będę miał żadnego Starcoina. Ja tak właściwie to mógłbym od zera zacząć. Why? Why? Po prostu ja mam takie pytanie, gro. Okej. Czy będzie one up? Tu coś jest. Czy nie? No to... A ciur chodzi? No nie, ja się nie wślizgnę. Ja nie ogarniam tego. Nie ogarniam, nie podoba mi się ta plansza. Super, bardzo dobrze. Oh my god, no! No to dajcie mi chociaż dokończyć! Ten level, kurde! Chociaż tyle, chociaż po prostu koniec. Ja muszę zobaczyć, gdzie są te Starcoiny, bo ja widziałem dwa. Właśnie, ja widziałem dwa, a nie widziałem jednego. No dobra, to teraz zacznijmy od tego, że tu jest pierwszy. Okej, niech on sobie rozwali. I niech sobie przejdzie, dobra, bo ty już polecisz, tak? Tak, ty już sobie polecisz. I tu będę miał chociaż giba, tak? Chociaż tyle. A później tego Squirrela może w jakiś sposób zgarnę. Tak sobie montuję ten odcinek i nie pytajcie, dlaczego nie wziąłem tego coina. Nie wiem, jestem głupi. A jak nie, no to jeszcze raz będę musiał. Czy mogę trochę niżej? Tak. No to dupa. O, faj... Co jest z tym levelem? Boże! Jakie to jest nierówna rozgrywka! Jest jeden level, który jest przyjemny, a później natrafiamy na takie gówno. No naprawdę! Ludzie! Nie można tak! Ale się wybiłem. No, no to jak już jestem tak skazany na to, że nie będę miał żadnego power-upa, to co to za gra? Cyk. Dobra, mam. Nie znoszę tego levela. Okej, okay, jeszcze raz. Rozwal. Tu. Na spokojnie, żebym nie wpadł. I mamy. No to Ice Flyer, w sumie nie wiem po co mi. Czy ja mogę? Mogę. Ze sprinta, dobra. O. I teraz jest problem, ja tu powinienem na górę pójść. Haha! Fajnie, co nie? No tylko, że... Rocky, nie spanikuj. No nie, nie dam rady. What the shit, Rocky, co ty robisz? Dobra, o to tylko mi chodziło. Okej. Ja sam siebie czasem pytam, co ja chcę zrobić? Czy ja chcę power upa, czy chcę tego rozwalić? Uff, mamy. I to jest tu. No! Dobra, niechaj będzie, ja nie potrzebuję tam tych coinów. Ta gra mnie stresuje. I to tak porządnie stresuje. Dobra, wróciliśmy do tego samego momentu. Super, ty żyjesz. I nie mogę stracić tej mocy. Nie ma szans, nie mogę. Jak stracę tę moc, to będzie rip. I tu jest ten ostatni Starcoin. Nie przyklejaj się, kolego, proszę. Czyli nie? Jok! Jok! Bullshit! Totalny bullshit! No i co ja mam zrobić? No teraz to... No muszę dotrzeć do mety, bo to będzie najrozsądniejsze, jeśli nie chcę, chyba że tu będzie. Oczywiście, że nie. Muszę dotrzeć, kurde, do mety! Nienawidzę! Nienawidzę po prostu tej gry. Nie jest ona za ciężka, jest dla mnie źle zbalansowana. Nie na... Oczywiście, że tak, musiał zatrzymać dupę swoją. No i co teraz ja mam zrobić? Czyż ja zaraz od... CO JEST?! SKOCZYŁEM PRZECIEŻ! WHAT THE FUCK?!
To skakanie na tych platformach powoduje, że jest zupełnie inna grawitacja, do której nie jestem przyzwyczajony. Jaki to jest bullcrap? Moja głowa wybucha przy tej grze. Nie oczekujcie New Super Luigi Bros. Absolutnie, znaczy New Super... Jak to gówno się w ogóle nazywa? New Gówno Bros. New Luigi Gówno i tyle. Tyle mam do powiedzenia, to jest gówno. Seria New jest gówniana. Tyle mam do powiedzenia. O, super, fajnie. Nie pozdrawiam, po prostu, no nie pozdrawiam. Fajnie, fajnie, dobrze ci poszło. I teraz tak, te pipy stoją tak w miejscu tutaj. No, no to ty idzie... Dajcie mi... Da, no, idziesz w lewo czy w którą stronę? Nie stresujcie mnie! Please, please, please! Matko boska! Najgorszy level tego świata, to jest niewytłumaczalne. Wiecie co jest najlepsze? Że ja sprawdziłem na internecie jak zdobyć tego trzeciego Starcoina, tak? I nie wiem. I nie wiem co ja robię źle. Znaczy inaczej, chłop jeden tak picture perfect musiał to wszystko zrobić, że to jest tragedia. Nie znoszę tego Mario. Znaczy nie znoszę, to dlaczego grasz? Bardziej mi chodzi o to, że ja chcę to przejść na 100%, ale... Mam takie... Kurde, to serio to tak źle wyglądało? To, tym bardziej ja rozumiem powód, dlaczego oni poszli w drugą stronę zupełnie z Wonder, z Mario Wonder, co nie? To wtedy da się to zrozumieć. Are you fucking kidding me? No i zaczynać od zera muszę, bo muszę mieć grzybka przynajmniej. Ja rozumiem, dlaczego oni poszli w stronę Wonder, tak? Ale to nie jest poziom trudności taki wytłumaczalny, nie. Rayman Legends na przykład potrafiło być trudne, ale takie satysfakcjonująco trudne, takie na zasadzie, o dobra, no jest taki poziom, dobra, rozumiem, muszę to i tamto zrobić, a tutaj ja się frustruję na każdym prawie kroku. Teraz to ja tak speedrunuję, bo ja wiem mniej więcej jak ta plansza wygląda, ale... No. Serio. On nie złapał tego. O! Te kolizje w tej grze to jest żart. On nie złapał tego, bo nie, po prostu taki I want to fly! Ja chcę polatać! Ja chcę se spaść! Nareszcie się udało, jeszcze raz. To jest level, który najbardziej powtarzam w tej grze. Czy... W taki sposób też się da. Oh my god! To jest level, który najbardziej powtarzałem. O! Czy wy sobie żartujecie z tym przylepianiem, z tym movementem? Od razu wam mówię, że jest Secret Exit jeszcze. Jeszcze ogarnąłem to, jak sprawdzałem kolejny raz na internecie. Please. Please, ja chcę po prostu... Po prostu tu dolecieć. Tu jest Secret Exit. I wolę najpierw Secret Exit zrobić mimo wszystko. A dopiero później zwykły. Cyk, 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 cyk. Pięknie. Robiłem ten level 20 minut łącznie. Tak mniej więcej, co nie? Bo to nie jest tak, że ja ze stoperem sobie tutaj siedzę i ten... Ale wymęczyło mnie to. Nie wiem. Coś jest nie tak. Nie, może... Może to jest problem po mojej stronie, znaczy to jest po mojej stronie, ale na zasadzie, że dlatego, że przechodzę dwie platformówki naraz, przechodzę Kirby'ego i przechodzę tego Mario, tak? Albo to też dlatego, że przechodziłem niedawno Mario Wonder i byłem przyzwyczajony powiedzmy do tego sterowania z Mario Wonder. Nie wiem, jakieś wytłumaczenie na pewno jest, to nie tak, że o bolawie, ja grałem już wiele platformówek 2D, no głównie 3D, prawda? W tym mam większe jakby doświadczenie, ale...
Oj, teraz się schwytał. No i teraz na razie wszystko idzie perfekto. Ale może to być fakt, że gram w Kirby'ego i w Mario. I to tak naprzemiennie, tak? Może to w tym jest problem. Dobra. Patrzcie. No dobra, chciałem już pochwalić, że wszystko idzie tak perfekcyjnie. No najwyraźniej nie idzie perfekcyjnie. A tu nie było piranii wcześniej? Okej. Dobra. Zatańczcie sobie. Wiedziałem, że to tak będzie. Wiedziałem, no nie może być za prosto. Nie wiem, jak mam się wybić niby od tej liny. I don't fucking know. Mam dosyć tego levela, cieszę się, że już do niego nigdy nie wrócę, no bo nawet licząc tego New Super Luigi Bros, jakkolwiek to się tam nazywa, a już miałem odblokowane, to po co ja to przechodziłem kolejny raz, Boże. Nawet jeżeli w Luigi'ego zagram, to przynajmniej tam są skrócone levele, jest trochę inny layout. O! Co? Kolejny miniboss. Dobra, ja muszę zobaczyć, gdzie są starcoiny. Dobra, sprawdziłem i już mi się ten level strasznie nie podoba. Absolutnie. Boże, ja się boję, co będzie do końca gry. Czyli tak, muszę tutaj się obracać na czymś takim. Nie podoba mi się. Po prostu chcę już mieć jakby z głowy to wszystko. Tych kolegów mogę o tak rozwalać, tylko że oni szybko się odradzają. No i teraz tak, no nie jest to jakoś mega źle poukrywane. Po co ja to zrobiłem? Po co? Okej. W sumie dobrze. Podlećmy sobie. I mamy to. Nie mamy tego. Bo muszę zrobić takie dwa bloczki tutaj. Czyli. Cyk. No i właśnie, to jest ten, o jest! Dobra, niech on przejdzie. Okej, na spokojnie, nie ma co się aż tak stresować. Obawiam się, że tu nie ma... Aha, to ja to tak miałem zrobić. Nie wiedziałem, myślałem, że mogę tam skoczyć. Nie ma tu chyba checkpointa. Albo jest, nie wiem. Zobaczymy, oby... Dałem gałkę w górę. Dlaczego ta gra uznała, że dałem gałkę w lewo? Ewidentnie dałem w górę. To nie jest problem pada, to jest problem tej gry. W innych grach tak nie mam. Co jest nie tak? Teraz... Dobra, nawet gra mi pokazuje. Zrób Rocky Skok. Okej. Cyk. No fucking way! Jest checkpoint. To będę miał tak czy siak ziba. Ice Flyer, Bardzo się przyda. Dobra, czyli jakby na razie jest git. Wszystko. O, jak ledwo. Na luzie. O to chodziło. Tam kolega niech sobie robi, co ma robić. No i tutaj to jest bullshit dla mnie. Okej. Dobra, to się udało. To też się udało. Byleby już dotrzeć do końca.
Mhm. Chyba mi się uda. Jest! Jeszcze ten kolega. Okej, okay, mamy to. I teraz tak, tutaj jest trzeci coin ostatni. O mój Boże! O mój Boże! Udało nam się, jeszcze mamy moc do tego. Pięknie, pięknie, pięknie. Kwiatek zwykły bierzemy, bo to oczywiście bardziej się przyda. Pięknie. Nie wyobrażam sobie, żebym miał jeszcze raz ten level robić bez wiedzy, gdzie są te coiny. Nie chciałbym. Dobra, ale tu już nie patrzyłem. Jaki jest boss fight? On będzie też te pro... To jest taki sam koleś, tylko że aha, oczywiście magia pójdzie od Magic Koopy. O fuck. Dobra, pięknie. Wow. Nie podoba mi się to. O, o, o. Dobra, dobra, dobra. No fucking way. Nie. Ja przechodzę załamanie nerwowe z tą grą, tak szczerze, po prostu. No, jak? Według was? Serio? Ja mogłem tak? Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. Naprawdę przysięgam, że nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że mogę go tak odbijać tutaj na dół. Przepraszam w takim razie, ja wyszedłem na debila, ale w sumie to też ja nie miałem prawa jakby o tym wiedzieć. Bo do tej pory jak już odbijałem, to wrogów na jeden raz, a nie na kilka razy. Tragedia. Tragedia to była. Oczywiście, w końcu mogę zasejwować. Teraz, żeby się przedostać dalej, to chyba przełączniki, tak. Poczekajcie. Czemu ja mogę od tyłu zamku wejść? Bo ja już mogę jakby tam do zamku pójść, ale od drugiej strony. Let's go, tyle, ja to tak skomentuję, nie wiem. Shifting Floor Cave, what the shit. Po prostu nie wiem i tyle. Ej, mam przynajmniej moc. O, i oni są na hita, no tak, bo oni nie są jak tamci, że nie umarli i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jedziemy z tym koksem. Znowu te nietoperki. Nie podoba mi się to. Co to za mechanizm jakiś? Oj, oj, oj. O, już myślałem, że ja padnę. O gad. Dobra, na spokojnie. Jeszcze raz. Prawie się ubiłem. Dobra, o to chodziło. Okej, okay, okej. Okay. Fuck, źle wymierzyłem. Jesus. Oh no. Wow! Spokój, spokój, Rocky. To za te wszystkie niepowodzenia! To za te wszystkie niepowodzenia! Fart, jeszcze checkpoint. Pięknie.
Okej, okay. Cyk. Kurde. O fa... Okej, okay, ej, że mogłem w... Wow. Jeszcze raz, i jeszcze... Ta shit. W co ja się... Tamten kupa se lata. Dobra. Oh god, a ja tam muszę na górę. Muszę na górę, widzę dopiero monety. Kupa żyje, dobra. Jezu, przepraszam. Ojej, dobra, na spokojnie, jest czas, ludzie, jest czas. Rocky, nie spiesz się, ty nie robisz speedruna. Zrób to raz, a porządnie. Jak już tyle miałeś razy farta, to to się nie powtórzy. No nie, no to to śmierdziało. Cyk. A Jezu, mi się zlały te nietoperki. Rozwal wszystkich. Oh god. No, 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 no. Żyjesz? Żyję jeszcze. Niech to przeleci. Proszę, proszę, proszę. Fuck, jeszcze nie. Niech to zbierze monetkę. Zniknęło. Nie dogoniłem tego. Oh god, oh god. Nie! Dobra, tu jest 100% mojej winy. Nie, nie ma bullshitu jakby. Nie ma bullshitu w tym levelu. Potrafię to rozróżnić przynajmniej. Ja to skipściłem w 100%. Źle to zaplanowałem. Już myślałem, że nie skoczę jemu na głowę. Okej, przeczekajmy, przeczekajmy. Tak, 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 tak. A tylko, że ja potrzebuję power-upa, żeby tam skoczy. A, będę miał. Oh god. Dobra, dobra, dobra. Da, biedny kupa spadł. Jeszcze raz. Na luzie. Na luzie timer się chyba zresetował. Chyba, że przy checkpoincie. Ej, właśnie jestem ciekaw, czy przy checkpoincie... Timer się zatrzymuje? Na tej wartości, na jakiej było? Okej, okay, czyli... Oh no! 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 Zjedz mnie, pira... Albo... Po co? Nie, ja muszę dednąć. Muszę dednąć, bo jakbym miał quitować, to wtedy po checkpoincie chyba. Takie mam wrażenie. Karamba, ciężki jest to Mario, przecież jak grałem w Wonder, to przecież aż tyle tam nie kombinowałem. Ja wiem, były power-upy, ja wiem, były ułatwienia i inne takie. No ale... Uuu, super. Ale tu jest naprawdę ciężko. Akurat tutaj spoko, ten poziom trudności tego levela jest spoko, tak? Nie narzekam na to. Co ja zrobiłem? Oh god, ja muszę wielowarstwowo myśleć. Rocky, ogarnij dupę. Naprawdę, myśl. Myśl po prostu. Widzisz to, to myśl o drugim jeszcze. Dobra, najpierw te twitterki. No. Ale ty wysoko, żeś poleciał. Dobra, kupa, chodź tutaj. Bo tu wolę ciebie wziąć, bo wtedy będę miał więcej czasu. Cyk. Oh god. No fucking way. No fucking way, że wpadłem w piranie. Piranie to jest mój największy wróg w tym Mario, widzę, a przynajmniej w tym odcinku. Nie ma absolutnie szans, że naprawdę ja wpadłem w tą piranię. I musiało mi kupę trupę usunąć. Why? I to wszystko znowu od zera. I tu muszę stać jak debil. Ja myślę, że postęp się właśnie tak zapisuje. Idealnie też czas. No nie no, tu nie miałem szans. No jak one mi te twitterki... Boże, ja na to mówię ciągle twitterki, bo to są takie... To ja wiem, że to są nietoperze, ale dla mnie to są niebieskie ptaszki z Twittera. Nie wiem czemu. Czy dla was też. Nie wiedziałem, co tu mam zrobić. Absolutnie. One się tak ustawiają dziwnie. Dobry jestem.
Po co ja panikuję? Po co ja się spieszę tak teraz? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To będzie naprawdę w cholerę długi odcinek. Boże, robienie jednego świata w 2 godziny? To jest coś złego. Ja ten świat robię dłużej niż Soda Jungle, tak ogółem. Rocky? Nie. Ja się boję o 7 świat w takim razie, albo jeszcze ten ostatni, ten castle. No i patrzcie. Jaki? Dobra, nie, rozłóżmy na czynniki pierwsze. Jak działają te ptaszki? Te nietoperze. Dlaczego jeden tak się ułożył, a drugi tak? Bo nie rozumiem tego. Były sytuacje, gdzie te ptaszki się rozkładały... Wiecie o co chodzi, o obniżenie. W jednym jakby... Okej? Dalej nie potrafię tego wyjaśnić. No... Czemu on w ogóle się odbił od ściany, a nie... A nie... Dobra, nieważne. Za dużo głupich pytań zadaję. Znaczy, pytań głupich. No nie są głupie pytania. To są pytania, na które nie odnajdę odpowiedzi. Katastrofa. Tyle mam do powiedzenia. Please. Zdąż. Jak? Aż mnie mrozi, rozumiecie, że to mnie aż takie... takie coś mam, takie... Nie rozumiem. Nie rozumiem. Klikałem gałkę w prawo, czy... O fuck. Jezu Chryste, jaką patologię reprezentuję? Ja już jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę nienarodzone jeszcze dziecko potrafi lepiej grać ode mnie w Mario. Po prostu, że teraz taki bobas w brzuchu matki lepiej gra w tego Mario ode mnie. Speedrunuje, world rekordy robi i tak dalej. Ja się czuję jak totalny pozer, totalna lama w tej grze. Naprawdę, no Nintendo przecież ja nie konsumuję od pierwszego razu. Jesus. Czemu ta gra mnie tak stresuje? Nie konsumuję tej gry od wczoraj. Coś robię ewidentnie źle, bardzo źle. Dobra, niech on poleci. No ta kupa. Czemu ja nie skoczyłem? Do cholery jasnej! No nie wiem. No nie wiem, co mam zrobić tu. Wiecie, co jest najlepsze? Że sobie teraz czytam jeszcze internet, patrzę sobie, nie wiem, może nie, że poradniki, ale no tam na YouTubie, no wiecie. Jak zdobyć wszystkie 3 gwiazdki? Wszyscy jadą ten level... Nie chcecie wiedzieć jak. Znaczy, oczywiście kulturalnie, nie, że this fucking fuck, fuck, fuckery i tak dalej, tylko na zasadzie ludziska, wy nie wiecie, jak ja bardzo hejtuję ten level. Że ten trzeci coin był najbardziej frustrujący, na przykład takie rzeczy. To jest katorga. Why? Why? Czemu Mario żeś tam mi nie wskoczył? Straszny jest ten poziom. Kompletną kaszaną jest. Dawajcie, no ptaszki, chodźcie. Znaczy... No nie toperze, tak? Okej. Okay. Nie, to nie jest dobry moment. Yeah.
Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Dobra, ja już chyba wiem. Tylko proszę. No fucking way. Ja muszę to tak zrobić. Czajcie? Ja muszę to w taki sposób zrobić, tylko... Jesus, te... Katorga ten poziom, no... Co mam dużo powiedzieć? Ja to dobrze teraz... Dobrze to teraz zacząłem kminić. To jest... ten świat jest najgorszy. Jest. Mam to. O mój Boże, nie. Jak teraz mam tam przejść? Myślałem, że Mario nie zaliczy mi tego, że stwierdzi, nie muszę spaść. Bałem się tego, naprawdę bałem się tego. Proszę powiedzcie, że to jest koniec. Jest koniec. Wali mnie HP up. Wiecie, że ja jeszcze muszę zrobić ten zasrany level, muszę zamek zrobić, bo inaczej mi się to nie zapisze. Ja muszę to teraz zrobić, mimo że już chcę skończyć to. Chciałbym bardzo to teraz skończyć, a ja muszę jeszcze ten zamek zrobić. Dla swojego zdrowia psychicznego ja sprawdzę, gdzie są te starcoiny, jak je zdobyć najlepiej. Jakby to podsumować ten level, Royce Conveyor Castle, nie wydaje się to jakieś mega trudne. Ale trzeba mieć na uwadze, że właśnie, to w każdym momencie się może dosłownie zmienić. Po prostu. Dobra, tutaj na luzie. Przechodzimy. Pierwszy Starcoin. Teraz tak. Tutaj nic nie będzie. Dopiero tutaj. Trzecia ta wnęka. A trzeci Starcoin będzie po drugiej stronie zamku. Czajcie wy to? Okej, i tu szybko biegiem w prawo. Szybko biegiem w prawo. Nie było to trudne. Bardzo się cieszę. Nie jest to mega trudny level, ale no muszę mieć na uwadze, że mogę spartolić po drodze. W naprawdę wiele dowolnych sposobów. A co pod tym bloczkiem będzie? To jest też... O, one up! Bardzo się przyda. Naprawdę. Dobra, niech to sobie spadnie. I tutaj na luzie sobie skaczę. Jakby widzicie, jak to jest, że wiele innych leveli jest mega trudnych, a to nie jest. I tu czekamy. I to jest wszystko. Czaicie, że to jest wszystko? Czaicie, że to jest wszystko, a tam jest ta druga strona. Nie rozumiem. Zobaczcie, porównajcie sobie te poziomy trudności, jakby tych wszystkich leveli. Czemu to tak jest porozwalane? Raz myślę, że trafię na jakiś fajny level, a raz, że nie. Dobra, ale tu boss fighta sobie oczywiście nie spoilerowałem. Nie ma patrzenia. Ale ryziowy światek fajny. Tam widziałem komentarz, że to jest Roy i to jest chłopak. Po prostu cool różowy kolor i tyle. No to jest chłop. Chłop z bazuką. Dobra. Okej, nie robisz jakichś dziwnych chyba uników, nie. Swędzić kolano, piąta gęstość. Chciałem powiedzieć, zaczęło swędzić kolano, piąta gęstość. A ja, swędzić kolano. Ej, dobra, to będzie... Excuse me? Niech mi ktoś jeszcze raz powie, że ta gra jest, nie wiem... Fair?
Bo jakby nie da się powiedzieć, że ta gra jest łatwa albo trudna. To było łatwe. To. W szóstym świecie boss szóstego świata był łatwy, ale boss trzeciego świata był ultra trudny. Albo level przed bossem szóstego świata był ultra trudny. Albo piąty level szóstego świata był ultra trudny. Dlaczego? Dlaczego, ja się pytam? Teraz musimy... tędy przejść pewnie. Tędy, tak. Taka układanka powstała z tego. Nie... po to te wszystkie secret exity. Dobra. Żebym w końcu miał dobrą ścieżkę do przejścia tutaj. Nie wiem, co z Nabitem jeszcze. Do Nabita wrócę, tak? Ja pamiętam o chłopie jak coś. Royce Conveyor, dobra. Tu ja nic nie zbieram, tylko pytanie, co tutaj? Jak to... Aha. Dobra, quit. Nie wiedziałem, że muszę się pospieszyć. Jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że nie straciłem życia dzięki temu. Więc panie Roy, ja jeszcze raz tutaj do pana wbijam. I dziękuję ślicznie. Mamy star coina. A nie, zmieściłbym się. Dobra. Ja tu tak bajdurzę. Już myślałem, że na kucka... Źle zmierzyłem, że na kucka nie dam rady. I jeszcze raz muszę się z chłopem zmierzyć. Okej, to była prosta bitwa, więc jeżeli tutaj zrobię wszystko to samo, no to będzie Mario z kwiatkiem na koniec tego świata. Szósty świat, Boże, gdzie ja już jestem w tej grze? Wiecie, co jest najgorsze? Że ja widziałem trochę jakby... Inaczej, może nie, że oglądałem walkthrough z tej gry, ale na zasadzie... Jak szukałem właśnie tych starcoinów do tych zamków. Walkthrough trwające 4 godziny, wiecie. Mario na 100% w 4 godziny. Ile już tu godzin robię? Ja mam wrażenie, że z 8. Dobra, wskakuję tu. No i od razu. Ha! Pięknie. Szkoda, że to nie działa. Ale możemy posmażyć chłopa. Dobra. No i to jest ultra proste. Taki boss fight to jest aż za prosty, tak? Ale to nie jest ten sam bullshit, co z tamtym, co ze smoki. Smoki lawowe wychodziły. Pięknie. Wszystko wytajmowane, pięknie. Mario number one, mamy to. Teraz wiecie, co jest najgorsze? Chociaż... No nie, no mogę w sumie Mario kwiatek. Mogę spróbować zobaczyć, czy Nabit jest gdzieś. Udało nam się zrobić Rock Candy Mines. Fuck yeah, czy jest safe? Jest safe. A nie, to ja teraz nie zrobię Nabita, bo ja chcę skończyć odcinek. Jak zrobię Nabita, to mi się gra nie zapisze. Super. No dobra, moi drodzy. Godzina 17 surowego nagrania. Nie wiem, ile ostatecznie wyszedł odcinek, ale ja już jestem znowu zmęczony Mario. Jak po każdym odcinku jestem zmęczony. Muszę to dawkować. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i hej, hej.